Cześć, dzień dobry albo dobry dzień, bo jesteśmy na Białorusi i jeśli oglądacie ten filmik, to zapewne interesuje Was to, jak dostać się na Białoruś, czy to na wakacje, czy po prostu na weekend, czy w jakimkolwiek innym celu, w którym chcecie tu przyjechać. I ja dzisiaj chciałem zebrać dla Was wszystkie te informacje i opowiedzieć Wam praktycznie, jak przyjechać na Białoruś i co tutaj można robić. Zapraszam. Pierwsza sprawa, wjazd na Białoruś. Na dzień dzisiejszy istnieją, powiedzmy, trzy opcje wjazdu na Białoruś. Pierwsza to jest strefa bezwizowa, o której więcej za chwilę. Druga jest to zwykła wiza turystyczna, która kosztuje Was około 25 euro plus ewentualnie większe dodatki. Ja niestety nigdy w ten sposób nie przyjeżdżałem, ponieważ nie uważam tej metody za jakkolwiek wygodną, ale można sobie swobodnie znaleźć w internecie wszelakie informacje. Ja polecam robić to przez pośredników, ponieważ wtedy oszczędzacie czas, dajecie im tylko paszport i swoje dane i oni już za Was załatwiają wszystkie rzeczy, ale jest jeszcze trzecia opcja, również związana z ruchem bezwizowym, mianowicie można przylecieć samolotem do Mińska i wtedy możecie przez 30 dni przebywać na Białorusi w ruchu bezwizowym bez żadnych kontroli, problemów czy czegokolwiek. Problem jest taki, że musicie również wrócić samolotem i taki lot samolotem w dwie strony kosztuje około 100, 120, 150 dolarów. I rzecz być może, która jest najbardziej ciekawa, czyli ruch bezwizowy, pomijając ten jakby przez Mińsk, który trwa 30 dni, są jeszcze specjalne strefy. Jest to Grodno, jest to Brześć i okoliczne miejscowości. Dokładną mapkę pokażę Wam teraz gdzieś tutaj. I przyjechać w ten sposób można do 10 dni. Ten okres został niedawno wydłużony z 5 do 10 dni. I taki wjazd można zrealizować za pomocą tak zwanego vouchera podróżniczego. Taki voucher możecie znaleźć w internecie, jak wpiszecie sobie Białoruś bez wizy, bądź Grodno bez wizy, bądź Brześć bez wizy. Jest bardzo dużo firm, które oferują tego typu usługę. Ta usługa kosztuje około 30-50 zł w zależności od firmy i na dobrą sprawę jesteście w stanie to otrzymać jakby na następny dzień, tak? W ciągu 24 godzin bez problemu. Oczywiście polecam zrobić to trochę wcześniej i się przygotować co najmniej 48 godzin przed planowanym przejazdem, żebyście na pewno wszystko zdążyli. Ale są firmy, które mogą Wam to załatwić niemalże od ręki. Wszystkie informacje, które są potrzebne takiej firmie, znajdują się w zasadzie na Waszej pierwszej stronie paszportu. Jeśli coś by trzeba było więcej, no to już jakby dostaniecie pełną informację, co tam Wam potrzeba, ale generalnie chodzi o datę urodzenia, o ważność paszportu, o też kto wydał ten paszport, Wasze obywatelstwo oczywiście. Takie wiecie, podstawowe rzeczy. Do tego wjazdu bezwizowego potrzebne jest również ubezpieczenie. Takie ubezpieczenie załatwiają często również firmy, które ogarniają Wam ten voucher podróżniczy, więc możecie od razu o to zapytać. Ewentualnie można załatwić to na własną rękę, jeśli dobrze pamiętam, takie ubezpieczenie oferuje firma AXA, która jest jakby ma umowę z tutaj białoruską firmą ubezpieczającą. Takie ubezpieczenia kosztują różnie. Ja w tym momencie na 3 dni do Grodna zapłaciłem 8 zł, w wakacje jak byłem przez ponad 3 tygodnie na Białorusi zapłaciłem bodajże 50 zł, 49. Może się to wahać gdzieś tam, być może w zależności od sezonu, tak? Teraz jest kwiecień, więc tak średnio, ale może w lato to dochodzić trochę wyżej. W każdym razie myślę, że jeśli przyjeżdżacie na 5 dni, w 20 zł powinniście się bez problemu zamknąć. I na taki ruch bezwizowy można przyjechać czymkolwiek. Jeśli chcecie przyjechać, możecie przyjechać pociągiem, możecie przyjechać autobusem, możecie przylecieć samolotem oczywiście, chociaż do Grodna z Polski nic nie lata, więc wtedy zostaje Wam Miński te 30 dni, które ja serdecznie polecam, bo jest wtedy bardzo, bardzo wygodnie. Do tego można przyjechać własnym samochodem, ale trzeba wtedy załatwić specjalne dokumenty,
tak zwaną zieloną kartę, również ubezpieczyć ten samochód na białoruskie drogi. I ważna rzecz jest taka, że jeśli chcecie przyjechać samochodem, potrzebujecie wykupić taki system tutejszy opłaty za autostrady, czyli Bieltol. Takie systemy można kupić na stacjach, na granicy, no oczywiście będziecie ją przekraczać tym samochodem, więc gdzieś tam w okolicach granicy można go kupić. Kolejną opcją wjazdu limitowaną na rok 2019, więc jeśli oglądacie to przed połową czerwca 2019 roku, jest wjazd na 30 dni dowolnym środkiem transportu w ramach tak zwanych Igrzysk Europejskich. Są to takie zawody sportowe, które odbywają się po raz drugi w tym roku właśnie w Mińsku i z racji tego Republika Białoruś wprowadziła taką możliwość wjazdu na 30 dni do Białorusi. Jedynym warunkiem tego jest kupienie biletu i oczywiście uczestnictwo w zawodach tych igrzysk. Te bilety wahają się w cenach od 5 rubli do 15, czyli gdzieś tam od 8 do 25 zł powiedzmy mniej więcej. W związku z czym jest to bardzo tani sposób na przyjazd. Jeśli chcecie, to ten ruch bezwizowy trwa od 10 czerwca do 10 lipca i możecie przyjechać na dowolną wtedy ilość dni. Ważne, żeby oczywiście te wasze zawody, na które macie bilet, były jakby w trakcie waszego tutaj pobytu, bo jeśli macie bilet na przykład, nie wiem, na 26 i będziecie chcieli wracać z Białorusi 24, no to trochę się mogą na was krzywo popatrzeć, prawda? Więc musicie kupić sobie bilet, przyjechać na Białoruś i myślę, że to też będzie ciekawa opcja, żeby zobaczyć jakieś no, po prostu zawody sportowe. Oczywiście link do strony tych Igrzysk Europejskich podam wam na dole, tam możecie się zarejestrować, kupić bilet bez problemu, wszystko. I przebywać na Białorusi do 30 dni w terminie 10 czerwca, 10 lipca. Dobra, powiedzmy, że już przyjechaliście na Białoruś i co teraz? W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy zależni od internetu. Jest on no, nie tylko tyle, że jesteśmy uzależnieni, ale jest on też bardzo często pomocny, zwłaszcza podczas wyjazdów do innych krajów, żeby poznać, żeby móc sprawdzić informacje na temat miejsc, które chcemy odwiedzić, na temat rzeczy, które nagle zauważyliśmy na horyzoncie, a w żadnym przewodniku o nich nie było. Na przykład jakbyście chcieli się dowiedzieć o stojącej za mną cerkwi kolorskiej, która jest najstarszym zabytkiem istniejącym w Grodnie, który nie jest zrujnowany, no to moglibyście teraz wyjąć telefon i coś tam zacząć sprawdzać. I do tego potrzebny wam jest internet. Prawdopodobnie wasz polski operator oferuje jakieś pakiety na Białoruś, ale warto pamiętać, że Białoruś nie należy do strefy Unii Europejskiej, w związku z czym te pakiety są dość drogie i kosztują pewnie tyle, co i pakiety gdzieś tam do w rejony Azji czy Afryki. W związku z czym warto kupić sobie lokalną SIM-kartę. I to, co ja polecam, ja już przetestowałem tego wiele opcji, miałem chyba SIM-karty wszystkich możliwych sieci na Białorusi i najlepiej jest pójść nie do salonu sieci komórkowej, ani nie kupować takiej SIM-karty na lotnisku czy na dworcu kolejowym, ponieważ wtedy wiedzą, że jesteście turystami i oferują wam tylko pakiety turystyczne. Najlepsza opcja jest pójść do takiej sieciówki, która się nazywa Sfiaznoj, którą teraz zobaczycie, jak wygląda ten napis na sklepie, jak się nazywa, i wejść do takiego sklepu. To jest sklep, w którym macie oferty wszystkich możliwych sieci, a możecie sobie kupić wszelakie możliwe telefony, case'y, etui i tak dalej, i tam poprosić po prostu o SIM-kartę, że potrzebujecie tylko internetu, i oni mają po prostu porównanie wszystkich ofert, oferują wam najlepszą. Ja na przykład teraz, będąc w Grodnie, chciałem 1 giga internetu, okazało się, że jest jakaś promocja, że dają 3 razy tyle, zapłaciłem za to 8 rubli, czyli jakieś 12 zł, no i mam 3 giga internetu bez problemu, białoruską SIM-kartę, więc jest to bardzo pomocne. I ten internet też na Białorusi jest szybki, jakby ktoś się zastanawiał, normalnie funkcjonuje wszędzie, ludzie tutaj non-stop siedzą w internecie, więc jest to normalny kraj pod tym względem. Można korzystać z internetu i polecam taką SIM-kartę kupić, żeby być po prostu cały czas w kontakcie z Polską, ze znajomymi ewentualnie, a po prostu ceny polskich operatorów tutaj na Białorusi no są olbrzymie. SMS kosztuje 1,20 zł, a telefon bodajże 4,94 zł za minutę, więc no, mówiąc krótko, nie opłaca się. Lepiej wydać raz a dobrze te 12 zł, dostać 1 giga czy 3 giga w zależności od tego, czy jest jakaś promocja, i mieć święty spokój, kontaktować się z ludźmi przez komunikatory internetowe. Dobra, przyjechaliście na Białoruś, macie internet, macie kontakt ze światem, jesteście już członkiem cywilizacji, więc teraz wypadałoby się gdzieś przespać, wypadałoby gdzieś się umyć i zostawić rzeczy. Jeśli chodzi o zakwaterowanie na Białorusi, nie odróżnia się to niczym od normalnych
państw europejskich, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Na Białorusi normalnie działają serwisy typu Booking, Airbnb. Możecie sobie tam szukać opcji noclegowych, jest ich bardzo dużo. Co polecam sprawdzić, jeśli jeździcie jakąś większą ekipą, polecam poszukać właśnie na przykład na Airbnb prywatnych domów czy prywatnych mieszkań, które zwłaszcza tutaj w Grodnie czy w Brześciu są ostatnim czasem bardzo popularne. Ludzie jakby znaleźli taką małą żyłkę złota z racji tego, że jest ten ruch bezwizowy i coraz więcej turystów. I takie mieszkania można nabyć w dość niskich cenach. Oczywiście na weekendy te ceny stanowczo drożeją, ale w tygodniu można naprawdę tanio coś znaleźć. Są różne jakby opcje, że tak powiem, komfortu, ale generalnie mieszkania nie różnią się za dużo od tego, co mamy w Polsce. Także polecam po prostu korzystać ze standardowych nośników, jeśli coś. Dam Wam link w opisie, link odsyłający do Bookingu i do Airbnb, dzięki czemu otrzymacie zniżkę na Waszą rezerwację. Dobra, zostawiliście sobie rzeczy w mieszkaniu i chcecie coś zjeść, bo prawdopodobnie lecieliście samolotem bądź jechaliście pociągiem bardzo długo i jesteście głodni. Jakie są ceny jedzenia na Białorusi? Powiem Wam szczerze, że ja wczoraj wieczorem poszedłem sobie do przepięknej knajpy tutaj w Grodnie, która się nazywa Traktir. I no jest w bardzo ładnym wystroju, mają bardzo ładnie podawane dania. Wziąłem sobie taką tradycyjną białoruską maczankę, danie w postaci draników, czyli placków ziemniaczanych, mięsa i takiego sosu grzybowo-wiejskiego, ja to tak nazywam. Bardzo pyszne danie, polecam wszystkim. I za takie danie, którym się najadłem niesamowicie, także nie chciało mi się jeść dzisiaj rano śniadania, zapłaciłem 13 rubli 40 kopiejek, czyli około 20 zł. I ceny na Białorusi, nawet w takich, powiedzmy, fancy miejscach, są bardzo niskie, gdzie w Polsce, w Warszawie, na przykład w centrum, za obiad na osobę musielibyście zapłacić 40 zł, no to tutaj możecie się liczyć spokojnie, że zapłacicie dwa razy taniej. Napoje do jedzenia też są bardzo tanie. Ja kupiłem sobie zwykły kompot za rubla 50, czyli za 2 zł, 20 groszy mniej więcej. W związku z czym no, te ceny są niskie. I polecam Wam jeść na mieście, zwłaszcza, że bardzo często jedzenie na Białorusi jest przepyszne, jest bardzo dobrze doprawione, bardzo dobrze przygotowane, także nie bójcie się. Ewentualnie, jeśli chodzi o jakieś fast foody, w Mińsku jest bardzo dużo McDonald'ów, jest KFC, Burger King jest również w mniejszych miejscowościach, tutaj w Grodnie, w Brześciu, na pewno w Witebsku, także można sobie też chodzić po fast foodach, ceny się nie różnią za bardzo od naszych, ewentualnie są też takie lokalne fast foody, czyli na przykład bliny, a to są naleśniki w różnych opcjach, zarówno na słodko, jak i na słono. Można sobie wziąć na przykład z szynką, z serem, to wziąć w rękę i to kosztuje tam w okolicach, nie wiem, 6 zł, 7 zł. Można sobie coś przekąsić w międzyczasie. Przechodzimy do sklepów. Jeśli coś, to tutaj Wam teraz wyskoczy bodajże, albo tutaj. Mój filmik, który nagrałem w zeszłym roku o cenach na Białorusi, cenach sklepowych, i one się za dużo nie zmieniły. Jeśli chodzi o to, na jakie wydatki się przygotować, jest tu trochę taniej, ale powiedziałbym, że jest to maksymalnie 10% taniej, więc nie przygotowujcie się na coś, na jakieś niesamowite po prostu ceny jak z wyprzedaży. Ceny produktów są normalne, jak mówię, odsyłam do tego filmiku, tutaj jest 17 minut pełnego oglądu na sprawę i tego, co ile kosztuje. Przygotujcie się generalnie na wydatki takie same, jakbyście robili w Polsce. Teraz spytacie mnie, no dobra, Białoruś, czyli pewnie trochę Rosja, więc ludzie mówią po rosyjsku, a ja nie znam rosyjskiego i co z tym zrobić. Na Białorusi są dwa języki urzędowe, jest to język rosyjski i białoruski. Z oczywistych względów językiem bardziej używanym jest rosyjski. W związku z czym, jeśli znacie rosyjski, dogadacie się z każdym bez problemu, każdy tutaj mówi po rosyjsku płynnie. No myślę, że tak 99-98% społeczeństwa. Natomiast jeśli nie znacie języka rosyjskiego i liczycie na angielski, to muszę Was zmartwić, bo prawdopodobnie no, będzie Wam ciężko się dogadać. Młode pokolenie często potrafi mówić w tym języku, ale to zazwyczaj w dużych miastach, jak w Mińsku, czy ewentualnie gdzieś tam w centrum Grodna, w jakichś kawiarniach. A poza tym gdzieś na ulicy z angielskim będzie Wam bardzo ciężko. Co wtedy proponuję, to jest posługiwanie się językiem polskim. Z racji tego, że jest on zbliżony do języka, no jest językiem słowiańskim, tak samo jak język rosyjski czy białoruski,
no to język polski jest zrozumiały dla ludzi. Jeśli będziecie mówić w miarę powoli, nie używać jakichś skomplikowanych słów, po prostu żeby zapytać o drogę, spokojnie myślę, że można to zrobić po polsku. Zwłaszcza, że na Białorusi, zwłaszcza zachodniej, tutaj, gdzie ja teraz jestem, czyli w Grodnie, czy gdzieś w Brześciu, czy w Brasławiu, jest nadal bardzo dużo ludzi z korzeniami polskimi, jest bardzo dużo też Polaków, którzy ten język w miarę pamiętają, bądź nawet w nim mówią. W związku z czym ten język polski prędzej czy później znajdziecie kogoś, kto się nim posługuje i będzie wam w stanie wyjaśnić jako locals gdzieś tam kulturę, czy jakieś fajne miejsca pokazać w danym mieście, więc nie bójcie się używać języka polskiego. Wiadomo, że koniec języka za przewodnika. Nawet na migi się dogadacie, ale na Białorusi z racji bliskości naszych języków nie ma większego problemu z dogadaniem się. Dobrze, więc ja poruszyłem takie najważniejsze kwestie tego, jak dostać się na Białorusi, jak tutaj zacząć swoje funkcjonowanie. Polecam wszystkim, ten kraj jest przepiękny, o czym możecie się przekonać z mojej serii, która też wam teraz tu wyskoczy gdzieś. Z serii z Białorusi, gdzie zrealizowałem 12 filmów o różnych miastach, różnych miejscach na Białorusi. Polecam, jeśli chcecie znaleźć więcej miejsc do odwiedzenia, to właśnie zobaczyć tę serię filmów. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach, z chęcią wam odpowiem, być może nagram kolejny filmik na temat Białorusi, bo jest to temat bardzo ciekawy i mam nadzieję, że będzie coraz bardziej popularny w Polsce. Zapraszam was również do zasubskrybowania tego kanału, dania oczywiście lajeczka w górę i jeśli chcecie, możecie mnie wesprzeć na Patronite. Wszystkie linki są w opisie.